Byliśmy ludźmi jak wszyscy inni ludzie na ziemi. Mieliśmy rodziny, przyjaciół, swój dom. To tytuł nowej wystawy czasowej Muzeum Auschwitz. Na ekspozycji zobaczyć można dziesiątki przedmiotów należących do ludzi, w ogromnej większości Żydów, których niemieccy naziści deportowali do Auschwitz. Wszystkie prezentowane przedmioty znalezione zostały podczas prac konserwatorskich na terenie byłego obozu Auschwitz II Birkenau. Na terenie miejsca pamięci z zasady nie są prowadzone prace archeologiczne. Natomiast przy okazji wszelkich prac konserwatorskich ingerujących w ziemię stosowany jest profesjonalny nadzór archeologiczny. Stąd właśnie pochodzą prezentowane na wystawie przedmioty. To m.in. drobne obiekty codziennego użytku lub ich fragmenty, guziki, buteleczki po perfumach, monety, biżuteria, grzebie byki, lusterka, klucze, korki do butelek, a także temperówka, figura szachowa czy ceramiczne figurki. Łącznie na ekspozycji zobaczyć można kilkaset obiektów. Zdaniem autorki wystawy Teresy Zbrzeskiej, kiedy po tylu latach w miejscu, które stało się symbolem zagłady Żydów, patrzymy na okruchy przedmiotów, nie tylko bardzo wyraziście widzimy, że zamordowano zwyczajnych, niewinnych ludzi, ale też uświadamiamy sobie być może nie po raz pierwszy, że cały czas jesteśmy bezradni wobec najprostszego, ale też najważniejszego pytania dlaczego? Pokazywanym na wystawie przedmiotom towarzyszą czarno białe, archiwalne niemieckie fotografie z tak zwanego albumu Auschwitz ukazujące przywiezionych na zagładę do obozu Żydów, a także cytaty z protokołu konferencji w Wannsee. Wystawę oglądać można w sali wystaw czasowych w bloku dwunastym do 25 kwietnia